No i teraz kwestia następująca. Ojciec Jan Góra był napastowany przez SB. Chodził raz czy drugi na rozmowę. Pamiętam, jak tam mówił, że jeden stary dominikanin złapał go, jak wychodził na to spotkanie, bo przyszedł urzędowy papier do klasztoru, no bo on był tutaj kaznodziejem i tak dalej. Jasiu, czy ty masz kobietę? Nie, ojcze, dobrze, to idź, nic ci nie grozi. No, wiemy teraz, że to wcale nie było takie śmieszne. Że to nie było pytanie starca, który miał jakieś tam demencyjne jakieś rzeczy, tylko to było bardzo konkretne pytanie. No, sapienti sat. Natomiast o co między innymi Jan był haczony? Otóż miał szczęście powiedzieć w latach 80., czy to było w stanie wojennym, chyba jeszcze nie nawet. To musiało być w Krakowie jeszcze. Miał powiedzieć, że diabeł jest czerwony. No i odpytywany mówi, no tak, no bo w Dominikanu jest taki duży obraz, tam jest diabeł i on jest czerwony. No to jest czerwony. To jest jedna strona medalu, inspiracja do tej piosenki, właśnie ta teza ojca Jana, że diabeł jest czerwony, bo tak go malują. A druga, no to jest wyprawa świętego Jacka, najamny, przymuszony przez Jana, zamknięty we wieży, tam jest wieża cała, pisałem ministerium o świętym Jacku. No i ono omawiało właśnie podróż świętego Jacka po Polsce, zakładanie klasztorów i między innymi wyprawę na dzikie Mazowsze, na którym to dzikim Mazowszu chciał wygłosić kazanie, a tutaj Wisła wylała, no i oczywiście znalazł sposób na to. Bracia się bali wejść na falę wzburzonej wody, a święty Jacek, tak jak Pan Jezus, prosto przez tę wodę przeszedł. A woda to jest też żywioł życia, ale to też, jeśli jest zburzony, no to tak jak to morze, do którego wrzucono Jonasza, prawda? Pełne jest stworów niedobrych i to jest właśnie taki szatański żywioł. Stąd piosenka Cud wyszedł.